Patryk Wega, zapraszam, reżyser. Edwin Stępień, producent. Krzysztof Czeczot, aktor. I Łukasz Targosz, kompozytor. Właściwie pierwsze moje pytanie chyba powędruje do reżysera. Co tak długo? Bo to się Polska już doczekać nie mogła tego Pitbulla. No generalnie potrzeba było rzeczywiście 10 lat, żeby rzeczywistość zmieniła się na tyle, żebyśmy mieli coś nowego do opowiedzenia. Policja, ale też i przestępczość nie przypomina tego, co było 10 lat temu. Dzisiaj ci przestępcy są inni, zdjęli dresy, założyli garnitury, wiążą się też z kobietami, które raczej no nie muszą być mistycznie, natomiast najważniejsza jest tutaj lojalność i sytuacja, w której ta partnerka niejednokrotnie jest w stanie przejąć proceder przestępczy, kiedy facet idzie do więzienia. I no byliśmy przeświadczeni też, że ta historia wymaga stworzenia jednak nowej ikony policyjnego bohatera i że bezpośrednia kontynuacja skończyłaby się fiaskiem. Zależało nam na tym, by stworzyć najbardziej realistyczny film o policji w tym kraju i dlatego też zdecydowaliśmy się no nie tylko na dokumentację świata przestępczego, ale również ci przestępcy w filmie grają, tak? Niektórzy z nich noszą bransoletki, odsiadując wyrok na wolności. Są również setki prawdziwych policjantów. To wszystko ma budować realizm. Fajna, nie? Krzysztof Czeczot, o twojej roli. Mówi się, że jest doskonała, że jest wybitna. Ty też budowałeś swoją postać, spotykając się z gangsterami. W jaki sposób to zrobiłeś? Nie, ja nie miałem tej dla mnie wątpliwej przyjemności spotykania się z bohaterem, którego zagrałem. Nie wystarczyło to, że spotkałem się z Patrykiem Wegą kilka razy i Patryk mi opowiedział, pokazał parę zdjęć, to naprawdę wystarczy. Mieliście świetny weekend otwarcia. Widzów na Pitbulla przyszło więcej niż na nowy film Quentina Tarantino. No to chyba mówi samo za siebie, to jak się robi przebój kinowy w Polsce. Z jednej strony musieliśmy zbudować skutecznie ten przekaz dla fana, dla sympatyka tego starego Pitbulla, a z drugiej strony musieliśmy wnieść taką wartość dodaną, by widz miał poczucie czegoś nowego i współczesnego. Unikatowe jest to, moim zdaniem, że nasze projekty odnoszą się bądź opowiadają o współczesnych wydarzeniach. I co więcej, to co daje widzowi poczucie tego autentyzmu i realizmu, to jest to, że my dużo zapożyczamy czy bierzemy faktycznych wydarzeń z życia i przenosimy je na tę fabularną historię właśnie, że widz ma poczucie, że to, co ogląda, czy to było na poziomie służb specjalnych, czy Pitbulla, są to wydarzenia, fakty, które bardziej lub mniej mogą przypominać mu współczesne wydarzenia. Co robiłeś, jak było strzelane? Nogi. Co widziałeś? Mecz piłki nożnej. Weź ty już do domu. A mogę trening skończyć?